Hello, I will have Professor Nowaczek has promised to translate. Będę starał się przetłumaczyć najważniejsze fragmenty referatu Glenna. I'll just start the watch here so I can keep my time. I will explain to you briefly how we can utilize data from the black boxes. W sposób skrótowy chciałbym przedstawić metody wykorzystania danych, którymi dysponujemy z tego lotu. Just to give you a summary of what I will be talking about. Tutaj jest podsumowanie tego, co będzie w prezentacji. I will in this presentation show you how we from the black box data can see the plane was more than 45 meters above the ground. Na podstawie danych ze skrzynek można stwierdzić, że samolot był powyżej więcej niż 45 metrów ponad gruntem w momencie, kiedy stracił końcówkę skrzydła. And that the airplane therefore was in free airspace when it lost a part of the left wing. I że w tym momencie, kiedy stracił końcówkę skrzydła, nie było żadnych przeszkód fizycznych, które by mogły się do tego przyczynić. The data also clearly show that the pilots, when they commanded the go-around, the plane was in about 100 meters height. Pilot podjął decyzję o odejściu na wysokości 100 metrów, co jest zgodne z procedurami. And I will show to you that the barometric heights at Taos 34 to 37 seem, they disagree with the rest of the black box data. Wysokości baro zapisane w TAFSie numer 35, 6 i 7 nie zgadzają się z prędkościami pionowymi pomiędzy TAFSem 35, 38 i są o około 60 metrów za niskie. The data I am basing this work on is taken from the TAUS system. Dane, którym będę się posługiwał, są wzięte z zapisów TAFS. And here you see the heights which the MAC report uses as heights for plotting the Taos event. Tutaj są wysokości baro, które są zawarte w raporcie MAC. We also in the same system, the system is capturing the GPS heights and they are shown here in the green. W tych samych zapisach TAF są też wysokości systemu GPS. The GPS, yes, and there's a difference about 60 meters between I różnica między zapisami z GPS i wysokością baryczną zanotowaną w tych TAFsach tutaj jest podana w tej kolumnie. Except for the TAUS 38, where they agree within the 14 meters. Wykluczając TAFS numer 38, gdzie jest znacznie mniejsza rozbieżność pomiędzy GPS i zapisami baro w TAFSa. I will show that the data given by the GPS through all the TAUS events are consistent. Chcę Państwu pokazać, że te dane zapisane przez GPS są spójne. Whereas the barometric height, barometric corrected height at Taos 34 to 37 is inconsistent with the barometric height measured at Taos 38. Natomiast wysokości barometryczne pomiędzy TAFSem 34 i 37 nie zgadzają się z zapisem w TAFSie numer 38. The method that I will show you for calibrating this what is called vertical acceleration data is the sync rate also recorded by the TAUS system. I metodą, która posłuży do porównania tych danych, będzie analiza prędkości pionowej zapisanej również w tych alarmach TAUS. It is well known that you can by integration of the acceleration you can get velocity and by integration of velocity you can get height change.
Tutaj przez podwójne całkowanie można policzyć z prędkości pionowej trajektorię samolotu. The problem is that if there's a small error in the acceleration sensor data, you can have big errors in the final results. Można przez podwójne całkowanie, mowa było o przyspieszeniu, przepraszam bardzo. Metoda ta może być obarczona dużym błędem ze względu na podwójne całkowanie. So the method I'm using here is taking the utilizing the extra data we have, the sink rate data, and combining this with the change in height measured by either barometric or by GPS. I żeby uniknąć tego błędu, będzie jednocześnie wykonywana analiza wysokości barycznej i wysokości GPS-u. I won't go into the very detail, I just want to explain the basic I'm doing here is assuming that the error of such acceleration sensor is can be described by a slope error and a bias. Ten błąd związany z przyspieszeniem, on może być powodem samego, wynikać z działania samego instrumentu. So if we have an ideal sensor, the slope, this coefficient here will be 1 and there will be no bias. Jeżeli mamy idealny przyrząd, to ten współczynnik A, tutaj pokazany we wzorze, będzie wynosił 1, natomiast w rzeczywistości musi się tutaj pojawić współczynnik, który będzie odpowiadał dokładności przyrządu. So by utilizing the sync rate data, I'm able to find A and B coefficients that give the best agreement between the recorded sync rate and the recorded acceleration data and the recorded height change. Analizując teraz ten współczynnik, można go tak dobrać, żeby najlepiej zsynchronizować te dane dotyczące przyspieszenia i zmiany i wynikających z tych zmian wysokości. All this will be described in the paper, so I won't go into detail. I'll just say that this is based on least mean square error. It's there are no tweaking of parameters. It's straightforward math. Zastosowana tutaj zostanie znana wszystkim analitykom metoda najmniejszych kwadratów. Jest to metoda stosowana prawie we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych. Let me just show you first what can happen if you do not do such calibration as described. Here you have the height, and here is a calculated trajectory based on the raw data of this ATM, the Polish recordings. Tutaj jest pokazana taka krzywa wysokości w momencie, kiedy nie wprowadzamy żadnej korekty. To są czyste dane z polskiej skrzynki ATM. You can see the height is over 120 meters and it's the plane is shooting up like a rocket here at the end. I widać tutaj, że pod koniec tej krzywej samolot przyspiesza jak rakieta. Now remember, przy wysokości około 100 metrów. This is without using calibration technique. Mm-hmm. The same here. Here is the sink rate, the vertical velocity of the plane versus time. Sorry. Tutaj mamy wykres prędkości pionowej samolotu. So here you see measurements. These are recorded velocities here and here, but the calculation without calibration technique will differ more and more as time develops. Te czerwone punkty, kwadraciki, to są zanotowane przyrządowo prędkości pionowe. Natomiast niebieska krzywa jest wyliczoną krzywą bez żadnej kalibracji. Instead of the 2 meters per second here, we have the
we can get the 12 meters like 600% error without calibration. W TAFSie 38 zamiast 2 metrów zanotowanych, 2 metrów na sekundę zanotowanych prędkości pionowej mamy o 600% większą prędkość pionową. I'll show you how this looks when we utilize this calibration technique. Mamy tutaj metodę, którą zastosowało Monte Carlo do symulacji tego parametru aparaturowego. Here I am adding to each of these input variables, I am allowing for a certain noise to see the effect of the measurement error. So for instance, for the GPS height, I will add within a 30 meter diameter randomly by a Gaussian distribution, I'll add some noise. Te metody symulacji będą polegały na tym, że do rzeczywistych punktów dodamy szum, który zakłada w sobie błąd pomiarowy. I to są różne metody dodawania i tego szumu do każdego z tych punktów. So for each data set, because each measurement has a certain noise in reality, to see the effect of this, I'm simulating between 15,000 and 100,000 approaches by the airplane. I tutaj wielokrotnie dodawany był ten szum, kilkanaście tysięcy obliczeń i na tym wykresie będziemy mieli rezultat teraz już takich zaszumionych danych, ale danych, w których będzie zawarty już błąd pomiaru. This way we can get some statistics where the measurement error is included, and the data show that by 99.9% of all the trials have a trajectory higher than this line here, and the black line is the 50% of all trials. I tutaj przedstawione zostały wyniki tych obliczeń, tych kilkunastu tysięcy obliczeń, gdzie mamy pokazaną krzywą, gdzie wszystkie rezultaty mieszczą się powyżej i wysokość ta minimalna wynosi 45 metrów. Natomiast mamy zaznaczoną trajektorię, dla której 50% prawdopodobieństwo znalezienia się tam wyliczonych tych krzywych wynosi około 50%. So the most probable height of the plane is 60 meter above ground according to this, and with 99.9% probability above 45 meters above ground, local ground. I wynik końcowy wynosi 99,9% pewności, że samolot w okolicach Brzozy znalazł się na wysokości 45 metrów. I need to correct myself. This is above runway height. So there's the 12 meters difference. Ważna informacja, to jest powyżej poziomu pasa, nie poziomu gruntu. We see the calculated velocity agrees very well with the measured velocities. Wyliczona z tej trajektorii prędkość pionowa zgadza się z zapisami, które mamy w systemie TAFS. So we can do the same for the bar corrected heights and take a comparison. I możemy to samo zrobić dla wysokości baro. You see, there's the very poor agreement between the calculated trajectory and the measured heights by baro. Jeżeli zrobimy to samo dla zmierzonych wysokości baro, ja chciałbym dodać, być może niewyraźnie, niezbyt jasno określiłem, poprzednie wartości estymowane to były zapisy GPS. Teraz są wysokości baro. I tutaj takiej dobrej zgodności jak w przypadku zapisów GPS nie ma. But even by this, these data, by baro corrected heights, the plane was well above the birch tree with 99.9% probability.
Nawet dla tych danych BARO minimalna wysokość ponad poziomem pasa wynosi 18 metrów. Ponownie prawdopodobieństwo wynosi 99,9%. We see a systematic error between the measured sink rate and the calculated sink rate. This indicates that there's something wrong with this barometric data. Natomiast policzona z tych danych, z tej trajektorii, prędkość pionowa wykazuje dosyć dużą niezgodność z danymi zapisanymi w systemie TAFS. Comparing the two sets of data, barrel corrected height and GPS height, using the same technique, we see a larger difference from the ideal line, which is the blue, a nice fit for the GPS. Tutaj widać zgodność tych danych, spójność danych dla zapisu BARO i GPS. Widać, że ona jest lepsza dla zapisu GPS. So this shows that the GPS data are consistent with themselves. Pokazuje to, że zapisy GPS są spójne. So if you were Miller, or you would say yes, but this maybe this is wrong. Maybe these are right. Taus 34-37, yes. Gdyby tutaj był pan Miller, może by powiedział, że Taus 38 to jest błąd i go nie ma. And you would also claim that the plane hit the birch tree in 5 meters height above local ground, so this is this data point. I samolot znalazł się na wysokości 5 metrów w pobliżu brzozy. The problem here is that there are other laws of physics that are violated. Problemem jest to, że tutaj w tym miejscu zaznaczonym naruszone są prawa fizyki. Professor Novacek showed earlier that the plane would for the rotation of the plane to be possible at this low height, the wing would have to plow through the ground. Pokazano zostało już na konferencji smoleńskiej, że przy takim położeniu, takiej wysokości samolotu i jego obrocie musiałby on zahaczyć lewym skrzydłem o ziemię. And of course the data disagree with this barometric height at Taus 38. There's no way the plane can go from here to here. This Tupolev is not able to take this course. Oczywiście to nie zgadza się również z wysokością zapisaną w TAFS numer 38, dlatego że samolot pomiędzy brzozą i TAFS-em 38 nie byłby w stanie się wznieść tak szybko na taką wysokość. So if we go back to the GPS using this calibrated technique, I would like to show you the median value here agrees very well with the GPS positions all the way. Here at this point, we see agreement also with the barometric height, seems 14 meters lower. And we can see the height when the pilots, according to the MAC report, said, claimed they would do go around, is 100 meters. Ten wykres pokazuje, że wyznaczona wielkość, wyznaczona trajektoria z zapisów GPS zgadza się z zapisem TAFS numer 38, dokładnie przecina w tym miejscu ten punkt i jednocześnie, że na wysokości około 100 metrów nad poziomem pasa pilot podjął decyzję o odejściu, samolot zaczyna odchodzić. Also, the height loss from go around to the plane starts going up. The Russians have this for the Tupolev, and if you transfer this to a curve here, you can see this data point found in this work agrees very well with what we expect for this Tupolev. So with other words, height loss agrees with what we know for this Tupolev. W literaturze rosyjskiej podano lewy dolny wykres, podana jest krzywa przy odejściu samolotu, trajektoria odejścia samolotu i Glenn pokazuje na prawym wykresie, że ta trajektoria policzona przez niego bardzo dobrze zgadza się z podaną w literaturze rosyjskiej trajektorią odejścia samolotu.
Furthermore, the trajectory calculated based on GPS data, sync rate data, agree within 10 meters with what was shown last year based on the aerodynamic work. I jednocześnie ta trajektoria wyznaczona z GPS-u bardzo dobrze zgadza się z trajektorią pokazaną na w ubiegłym roku na konferencji, trajektorią wyznaczoną na podstawie aerodynamiki samolotu TU-154M. So let me finalize and conclude that a robust method of calibrating these vertical acceleration data have been developed. Że te metody kalibracji przyspieszenia pionowego powinny być rozwijane. There seems to be something wrong with the height by Barrow corrected height at tau 34 to 37. I że jest niezgodność TAWS 35-6-7 z TAWS-em 38. The trajectory based on the GPS heights agree with the vertical sync rate data, the expected pilot behavior, the expected height loss during go-around, and the trajectory found during the independent work. I trajektoria wyznaczona przez GPS zgadza się z zapisami prędkości pionowej. Pokazuje, że piloci zachowali się prawidłowo i chcieli odejść na wysokości 100 metrów. I zgadza się z trajektorią odejścia podaną w literaturze i jednocześnie zgadza się z trajektorią wyliczoną z własności aerodynamicznych samolotu Tupolewa 154M. Thank you very much for your presentation.